ależ fantastyczny poranek, proszę Państwa. Witam serdecznie z Ogrodu Marzeń. U nas dzień zaczyna się wspaniałym, rześkim powietrzem. Cudownie się oddycha. Wczoraj u nas padał deszcz, niedużo, ale zawsze rośliny troszeczkę są podlane. No i to powietrze, ten zapach zupełnie inaczej. Po kilku dniach upalnych jest naprawdę bardzo przyjemny. A w ogrodzie mokro, pachnąco, kwitną jeszcze liliowce. Deszcz postrącał trąbki milina amerykańskiego, bardzo piękne, czerwone i żółte. Włożę sobie do flakonika, sama jestem ciekawa, jak długo takie piękne trąbki wytrzymają w domu. Suche bukiety jak najbardziej, ale z milinami jeszcze nigdy nie próbowałam i raczej chyba na suche bukiety takie trąbki się nie nadają, ale oczywiście zawsze można próbować. W naszym ogrodzie ciągłe zmiany. Kwitną jeszcze liliowce, kwitną jeszcze róże i powoli zaczynają kwitnąć już te bardziej takie jesienne rośliny. Rozkwitły floksy wiechowate i oczywiście jeżówki. Ja rabatę w ubiegłym roku z floksami wiechowatymi i jeżówkami troszeczkę zmieniałam, ponieważ chciałam je mieć wszystkie pod ręką, więc jesienią wykopałam i posadziłam w jednym miejscu, aby się rozrosły, a później w następnym roku będę szukała dla nich takiego miejsca, oczywiście słonecznego, pięknego, żeby można było całą ich tą piękną urodę wyeksponować, pokazać, żeby rośliny były jak najbardziej widoczne, a nie powciskane gdzieś tam po kątach i później bardzo trudno jest je zauważyć. Zapraszam Państwa na piękny, niedzielny spacer, pomimo że na razie niebo mamy mocno zasnute chmurami, ale jednak jestem pełna nadziei, że dzisiejszy dzień będzie później z niebem błękitnym. Na to zresztą czekamy, bo jest lato i powinny być dni i słoneczne, i ciepłe. Oczywiście deszcz zawsze potrzebny, ale już był wczoraj, więc teraz czekamy na błękit nieba. Zapraszam! Hortensje ogrodowe błękitne Otaxa, troszeczkę poniszczone przez upały, ponieważ u nas rosną na południowej wystawie i tak jest od lat. Czasem, gdy rok jest taki bardziej mokry, to one są wtedy jakoś tak mimo wszystko odporniejsze i tak szybko nie ulegają poparzeniom. Tutaj liliowce, na razie jeszcze pozamykane w pąkach, ale myślę, że jak tylko słońce wyjrzy, to liliowce rozchylą swoje piękne, kolorowe i pachnące kwiaty. Tutaj także, o, te akurat pięknie jeszcze kwitną cały czas, śliczne kolory. Szkarłatka chińska też już zaczyna dojrzewać, już mamy się ku jesieni, ponieważ te jej piękne koraliki robią się już fioletowe. Szkarłatka właśnie tak ma, że ma na sobie i fioletowe piękne owoce, i zielone, i jest jeszcze kwitnąca. Proszę zobaczyć, ile ma tutaj kwiatów. Kwiatów jest dosyć dużo i będzie jeszcze więcej. Wcale to nie jest tak, że ona już nie będzie kwitła. Aż do przymrozków zachodzi w niej właśnie taka tutaj przemiana, że są kwiaty, zielone owoce i fioletowe. Byłoby naprawdę wspaniale, gdyby ta szkarłatka nie chciała się wysiewać i została taka, jaka jest, piękna i duża. Tutaj mamy agawę. Agawa rośnie świetnie. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy dni bardzo ciepłe, bardzo suche. Dla agawy jest to po prostu raj. Ona kocha taką pogodę i rośnie tutaj wspaniale i zamierzamy ją oczywiście przezimować w gruncie. Sprawdzić, czy nam się to uda. W razie niepowodzenia mamy tam agawę mniejszą i bardzo, bardzo dużo młodych sadzonek, więc oczywiście no zawsze to będzie dotkliwa strata, ale myślę, że uda nam się, ponieważ klimat się w Polsce już zmienia i te zimy naprawdę są już coraz cieplejsze. Tam mamy również agapanty w skrzynkach, tutaj są agapanty piękne, białe agapanty kuliste.
mają bardzo wysokie kwiatostany, natomiast tutaj te, które dostałam od męża, agapanty, one są takie bardziej niższe, bardziej takie krępe i bardziej takie zwarte. Też ładne. Każdy kwiat jest piękny, każdy kwiat jest ciekawy. Wejdziemy tutaj w taką bramę z chmielu. Tutaj oczywiście miks liliowców, bardzo dużo. Wciąż jeszcze przepięknie kwitną i dla nich taki naturalny deszcz jest właśnie tym, czego potrzebują. Tutaj cały czas są podlewane, pilnowane, aby ziemia nie przesychała, ponieważ to jest właśnie najważniejsze dla liliowców, aby ich ziemia była wilgotna. Nawet jeśli macie Państwo gdzieś miejsca słoneczne, takie błotniste bagienka, możecie z powodzeniem posadzić liliowce. One właśnie lubią taką ziemię, taką glebę, takie mokradła, ale musi to być miejsce słoneczne. Tutaj też bardzo piękny liliowiec, taki szczępiasty. Wreszcie udało mi się go ładnie pokazać, bo on już kwitł, ale te kwiaty czasem u liliowców są takie zniekształcone, nie za ładne. Wszystko to oczywiście też zależy od pogody. Czasem jest tak, że wyrośnie tylko kilka płatków i nie są one zbyt ładne. Tutaj po raz drugi zakwitły dzwonki. Podejdziemy teraz w stronę altanki, bo tutaj też wygląda coraz piękniej ta altanka, ponieważ po obu stronach kwitną już hortensje drzewiaste, piękne kule białe, duże, śnieżno-białe kule. Oczywiście deszcz je poprzyginał, mogłabym je przywiązać, ale nie wiem, czy wówczas wyglądałyby tak pięknie. Nad stawem cisza, żab nie słychać, a wczoraj jeszcze kąkały. Ale dzisiaj poranek, to może jeszcze żaby sobie odpoczywają przed wieczornym kumkaniem, chociaż rano też się im czasem zdarza, że kumkają nasze piękne kumaczki górskie. W stawie też oczywiście przybyło wody, ponieważ to jest bardzo ważne. Mamy tutaj i ryby, i rośliny. Na półkach stawowych jest bardzo dużo roślin. Gdyby susza była długotrwała, to oczywiście mogłaby zaszkodzić roślinom. A tutaj są kany, przepiękne kany kwitnące. Ja też Państwu na wcześniejszych filmach pokazywałam, że posadziłam sobie kany na półce stawowej i one są tutaj cały czas zanurzone. I niech Państwo spojrzą, jak te kany wyglądają, jakie olbrzymie. Tutaj to jest jedna ta kana. Urosły jej naprawdę ogromniaste liście. Tak z drugiej strony to nie widać, ponieważ tam jest duża rabata z tarczownicą tarczowatą, oczywiście liliowcami, i widać je najbardziej z tej strony, ale te naprawdę liście urosły przepiękne, ogromne. Bardzo się cieszę i jeszcze dodatkowo kany tutaj kwitną po raz kolejny. Gdy pierwszy raz przekwitły, ja je przycięłam. I naprawdę proszę się nie martwić, jeżeli macie Państwo jakieś oczka wodne, stawy, czy nawet macie jakąś misę dużą, ciekawą, weźcie, nalejcie wodę i włóżcie kany do tej misy, tak żeby miała cały czas zanurzoną doniczkę. Będzie rosła znakomicie, nie będzie chorowała, nic jej się nie dzieje. Kana lubi podłoże wilgotne, cały czas wilgotne, podobnie tak jak liliowce. Tutaj kwitnie pięciornik o ślicznych, żółtych kwiatuszkach. On troszeczkę poprzemarzał. Ja go zawsze wiosną bardzo mocno przycinam. Dlatego, że jest to dosyć duży krzew, a ja krzewom i drzewom nadaję określone kształty, tak aby można było tutaj posadzić inne roślinki i żeby one tutaj rosły. Ta trawa tutaj, ten trawnik już taki został po upałach i nie za bardzo może się zregenerować. Chyba wezmę grabie metalowe i po prostu zedrę tą darninę. Być może wtedy trawa bardziej się opuści. Miskant zebrowany, bardzo piękny. Zeberki na liściach, kremowo-zielony. Bardzo lubię miskanty. Akurat ten jest mało ekspansywny i można sobie go posadzić. Natomiast ten olbrzymi
trzeba po prostu pilnować. On nie rozchodzi się gdzieś tak na boki, ale karpa bardzo szybko się rozrasta i jest naprawdę trudna do likwidacji, dlatego trzeba tutaj albo kosiarką, albo podcinać systematycznie te pędy, tak żeby nie pozwalał sobie na zagarnięcie coraz większej przestrzeni. Tutaj również bardzo piękne liliowce. O, i tak wyglądają z tej strony kwiaty kany. Widać tylko same kwiaty, ponieważ tutaj są liście tarczownicy tarczowatej. To bardzo piękna roślina, którą również warto posadzić sobie nad brzegiem oczka wodnego, czy stawu, czy strumyka, bo czasem jest tak, że macie Państwo przy domach swoje naturalne strumyki. I to też jest piękne miejsce, które można naprawdę wspaniale zagospodarować i uczynić z tego coś ciekawego i niezwykłego. Tutaj również są liliowce. A tutaj jest wiśnia różowa, która ma kwitnąć zimą. Na razie ona wygląda sobie tak. To jest druga wisienka. Mamy też jeszcze jedną. Zaraz ją tutaj gdzieś ominęłam. Wrócimy tutaj z powrotem ten kawałeczek i zobaczymy, co słychać u tej drugiej. O, ta druga też powiedziałabym, że nawet jest troszeczkę taka ładniejsza od tamtej. I tutaj rośnie zimokwiat wczesny. To też jest bardzo ciekawy krzew. Na razie go tutaj posadziłam. Jeśli trzeba będzie, to znajdzie się mu jakieś ładniejsze miejsce, ponieważ jest to bardzo nietypowy krzew, który oczywiście również kwitnie zimą. I sadzimy coraz więcej takich roślin, które właśnie zimą mają kwiaty, po to, aby ogród był nie tylko ogrodem sezonowym od wiosny do jesieni, ale po to, żeby ogród był kwitnący cały rok. Tutaj kwiaty ruty już przekwitły. Pod czereśnią kwitną przetaczniki różowe elka, bardzo ładne, bardzo piękne. Tutaj już rozkwitły dalie zmienne. Dalie jak na razie nie rosną aż tak wysoko, mimo że tutaj oczywiście są liliowce i ja podlewam, ale rok jest bardzo suchy, chociaż nie, no urosły, no nie są znowu takie złe. Wzięły się dopiero po ostatnich opadach deszczu, rzeczywiście zaczęły lepiej tutaj rosnąć. Jeżeli ktoś chce mieć takie piękne, eleganckie dalie, to można uszczykiwać te boczne gałązki, które tutaj wyrastają z pędami kwiatostanowymi i będziecie mieć Państwo, drodzy, takie kwiaty pionowe dali i wówczas można to wsadzić sobie do ogrodu. Ale czy będą piękne? No będą, z tym, że później tych kwiatów będzie oczywiście znacznie mniej, bo jeżeli pousuwamy te pąki kwiatowe, no to jednak tutaj tych kwiatów nie będzie. I tutaj też bardzo pięknie rozkwitły dalie. A teraz przejdziemy do leśnego zakątka przez mostek na strumyku. Tutaj są skały, które symbolizują nasze góry. My kochamy góry, jesteśmy z gór, uwielbiamy nasze miejsce. Oczywiście wszystkie miejsca są piękne w Polsce, nie tylko w Polsce, w Europie, te, które zwiedziliśmy, ale góry są nam bardzo bliskie naszemu sercu i zawsze wracamy do gór. Tutaj języczka pomarańczowa, ale ona chyba w tym roku nie będzie mi kwitła. Wydawało mi się, że był pąk kwiatowy, ale mogło się tak stać, że Ares ten pęd po prostu złamał. On bardzo szybko biega po ogrodzie, nie wiem za czym, nie wiem za kim, ale generalnie roślin niszczy bardzo dużo. Leśny zakątek. W leśnym zakątku tutaj też oczywiście jest ciemno, bo to poranek, a w leśnym zakątku jest jeszcze ciemniej. Ej, wszędzie bluszcz i kwitnące hortensje. Tutaj piękna hortensja błękitna, a obok niej hortensja drzewiasta, ale tutaj, ponieważ ma cień, to widzicie Państwo, jaka jest różnica między tą koło altanki, że tutaj są jeszcze kwiaty takie zielonkawe. Dobrze, opuścimy tutaj to miejsce, podejdziemy. Tutaj jest chatka Muzeum Kwiatu. Mąż
tutaj oparł ze jakieś płyty, a tak, płyty, ponieważ będzie robił drzwi do chatki, bo trzeba przyznać, że drzwi no nie są takie za ładne i będziemy je zmieniać, to znaczy mąż będzie zmieniał, bo to jego zadanie, wyczarować piękne drzwi w stylu starosądeckim. Ale ja sobie tak wymyśliłam, żeby była kołatka, ale kołatka nie lew, bo to nie jest jakiś zamek czy pałac, a zazwyczaj w takich miejscach są kołatki z lwem, ale ponieważ tu jest ogród, jak widzicie Państwo, kwiatowy i są kwiaty, więc musi być kołatka i kwiat. Nie może być oczywiście inaczej, musi być kwiat. Tutaj przepięknie rośnie krzewuszka, ona ślicznie kwitła, no i dereń objało zielonych liściach, a krzewuszka o takich bardziej takich żółto-zielonych, czy zielono-jasno i ciemno-zielonych. W każdym razie wydaje mi się, że to połączenie jest bardzo ładne, bardzo ciekawe. Nad nimi rośnie wierzba głowiasta, którą zawsze ogławiamy, co roku przycinamy, i cyprysik nutkajski. Był jeszcze jeden iglak, ale już on miał takie dwa pnie. Jeden pień zlikwidowaliśmy, ale ten drugi też chyba zlikwidujemy, ponieważ jest tutaj po prostu po mojemu już troszeczkę za dużo roślin. A tutaj są tyły ogrodu i tutaj też są krzewuszki. To wygląda tak, że one są w takim głębokim cieniu, no bo jest tutaj poranek. Cień oczywiście też jest, bo jest pochmurno, ale tutaj świeci słońce na tyle, żeby krzewuszka właśnie miała. Zbiornik wodny, który zbiera nam wodę z dachu, z chatki muzeum. I tutaj jest, jak Państwu pokazywałam wiosną, ogród zielony na dachu i z tego ogrodu też zbiera wodę, no i oczywiście z toalety. To jest wszystko tak połączone z sobą, aby ta woda tutaj spływała do tego zbiornika. I tak tutaj wygląda nam łąka kwietna, kwitły chabry, jakieś białe kwiaty, różowe, piękne. Kwitną teraz też nagietki, ale nagietki to się mi raczej powysiewały z ziemią ogrodową. Tak mi się wydaje, ponieważ zawsze tam trafiają resztki kłączy nagietków, no i później wszędzie wyrastają. W niektórych miejscach pozwalam, ale w niektórych miejscach po prostu wyrywam, ponieważ nagietek, choć bardzo pożyteczny, jest po prostu chwastem. Wczoraj, gdy zaczęło padać, mąż przeniósł króliki do ich stałego domku, ponieważ nie chciał, żeby się zmoczyły, mogłyby chorować, więc powędrowały tutaj. Tutaj też mają trawkę, świeże sianko, bo ja im tutaj wyczyściłam, wszystko przygotowałam. Perukowiec podolski Anko wciąż jeszcze zachwyca swoimi przepięknymi, pierzastymi moherkami zroszonymi deszczem. Tutaj właśnie mam rabatkę z floksami szydlastymi i jeżówkami i floksami wiechowatymi. Tu na razie jest takie miejsce dla nich troszeczkę tymczasowo. Poczekam, aż się rozrosną, i zebrałam sobie wszystkie gatunki jeżówki i floksów wiechowatych z ogrodu, jakie mam, żeby je mieć pod ręką, a później będę tworzyła dla nich osobistą, własnościową rabatkę. Tutaj także jest pięciornik krzewiasty i również jest przycinany. A tutaj zrobimy taki rzut na częściowo warzywnik. Tutaj na podporach, na kratach są ogórki, wokół nich jest lawenda, tutaj oczywiście liliowce, no i łóżeczko permakulturowe tutaj z brokułami, kalafiorami, kapustą. Tam dalej są chyba pory, seler, jarmuż, pietruszka zielona, a z tyłu jest marchew i tam zawsze wyrasta. Czasami, o jak tutaj widać, brokuły wyrastają mi w kwiat, ale czasem udaje się zebrać piękne główki brokułów, no i oczywiście kalafiorów. Malwy, królowa lata z wiejskich ogródków, babcinych ogródków. Czy lubicie, drodzy Państwo, malwy? Ja bardzo lubię. Mam malwy białe, żółte, takie lekko różowe. Nie mam czerwonych, bordowych, ale ciągle jakoś zapominam o nasionach, ale będę jednak musiała kupić nasionka i wiosną wysiać malwy przy kurniku, ponieważ one tam wyglądają bardzo ładnie, tak jak tutaj bardzo ładnie wyglądają te rąbki, czyli miliny.
Kampsis, można tak oczywiście też nazywać. Ja miliny formuję w kształcie drzewek. Mam takie dwa drzewka. Oczywiście nie da się bez podpory, ponieważ to jest pnącze, ciężkie, silne. Musi mieć podpory. Tutaj jest flamenko, no i oczywiście żółta flawa. I one pokazuję Państwu przez cały rok filmiki z ogrodu. I jak nie mają liści, to Państwo wyraźnie wtedy widzicie, że są to takie drzewka z parasolami. I właśnie o takie coś mi tutaj chodziło, ponieważ ja bardzo lubię nie tylko sadzić i pielęgnować rośliny, ale lubię się bawić z roślinami, czyli czarować z nich różne ciekawe kształty. Nie z wszystkich roślin udaje się to zadanie, ponieważ niektóre nie bardzo lubią być, że tak powiem, czarowane. Tutaj są zioła. Zioła w koszyczkach, zioła cały czas ścinamy, przecinamy, suszymy i mam na zimowe herbatki. Tutaj podejdziemy, jest taka mieszana rabata. Cóż my tutaj mamy? Liatra. Liatra się położyła, niestety deszcz może nie był bardzo intensywny, ale na tyle, że położył, przepraszam, tutaj był teren nierówny, więc trochę podskoczyłam, więc położył liatrę. No i kwitną odętki. Odętki mamy o kwiatach białych i kwiatach różowych, bardzo piękne. Odętka ma to do siebie, że potrafi się bardzo, ale to bardzo rozrastać, no i trzeba ją pilnować. A tutaj przepiękne liście rdestu. Rdest tutaj coraz bardziej się rozrasta, jest coraz większy i naprawdę jest prześliczny, prześliczny. Zakochałam się w rdestach i oczywiście przeglądam nową ofertę, czy coś pojawi się ciekawego w szkółkach. Ciągle poluję na przepiękne trójlisty, ale niestety nie ma. Miały być w czerwcu, ale nie było, więc teraz czekam i przeszukuję różne oferty szkółek internetowych oczywiście, bo tutaj te miejscowe nie mają i ja się nie dziwię, zamawiają po prostu towar chodliwy. Bo później z tymi roślinami cóż mogą zrobić, jak nie sprzedadzą, to trzeba mieć miejsce, żeby te rośliny przechowywać. Kwitnie trytoma. Trytoma powinna być już duża i ładna, ale ja ją troszeczkę uszkodziłam wiosną. Dlaczego? Dlatego, że nie mogłam się zdecydować, gdzie ją posadzić. Podzieliłam jej karpę na mniejsze i biegałam po całym ogrodzie, żeby znaleźć takie właściwe, ciekawe miejsce. I dobrze rośnie w miejscach wilgotnych, ale przy stawie już mamy tyle roślin, że trytoma byłaby tam niewidoczna. Chyba, że rosłaby gdzieś przy strumyku. No proszę, już jest jesień, już kwiaty przepiękne, coraz bardziej już zbliżamy się do jesieni. Kwitną już słoneczniki, więc to już tak. Jeszcze lato, oczywiście lato. Ja Państwa absolutnie nie mam zamiaru tutaj jakoś tak pogrążać. Cieszymy się. Kwitną kwiaty. To jest właśnie ogród, że jest zmienność w ogrodzie. Ciągle kwitnie coś nowego i trzeba się z tym pogodzić, że te kwiaty, które przekwitły, będą za rok, a kwitną już następne. Tutaj wciąż piękny jeszcze figelius. Piękne kwiatuszki, pomimo że ogród jeszcze o poranku taki ciemny i oczywiście chmury nad nami, ponury, to kwiaty tutaj rozjaśniają to miejsce. I pysznogłówki, cudowne pysznogłówki, przepięknie pachnące, przepięknie wyglądające, ja je nazywam czupurkami. I tak już nazwa taka zostanie, ponieważ kojarzy mi się, chyba bajka taka była o jakimś czupurku, już nie pamiętam tak dokładnie, to było tak dawno, że już zapomniałam. Chyba najbardziej bajkę to pamiętam pszczółkę Maję. O tak, pszczółkę Maję pamiętam i oczywiście pamiętam w wykonaniu pana Wodeckiego, tak. I jeszcze tam kilka innych bajek też pamiętam, ale jakoś tak pszczółka Maja została najbardziej w pamięci. I moje ulubione miejsce w ogrodzie, gdzie krzyżuje się tutaj kilka dróg. Pójdziemy tą z drugiej strony rabaty, gdzie rosną oczywiście piękne liliowce i kwitną róże. Róże Austina. Bardzo ładne, bardzo pachnące róże. Tutaj widać też piękne miliny. No, naturalnie widać liliowce. A tutaj jabłonki. Na jabłonkach mamy bardzo dużo jabłuszek w tym roku.
są niesamowicie słodkie, pyszne, aromatyczne, dlatego że te jabłuszka, proszę Państwa, one nigdy nie widziały oprysku chemicznego. I udaje mi się wyhodować, może nie są to jakieś piękne, duże okazy, to jest jabłuszko, odmiana papierówka, żółta, przepyszna, bardzo smaczna, a tutaj jest wczesna odmiana, to są jabłuszka takie czerwone, rumiane, proszę spojrzeć, jakie piękne, apetyczne. Teraz ja jestem w sumie przed śniadaniem, ale jedno jabłuszko nie zaszkodzi. Ale pachnie, cudownie. Tutaj miliny, uschnięty groszek cukrowy, przepraszam, ponieważ pod groszkiem chowały się koty, a za kotami oczywiście pies Ares. On oczywiście jak widzi koty, ptaki, to jemu się wydaje, że on to wszystko potrafi zrobić to samo. Wyskakuje na, nie na milin, przepraszam, na wisterię. Zdarzyło się to kilka razy, że wyskakiwał za kotami, a ile razy spadł i płakał, to już nawet nie wspominam. Takiego mamy nieco dziwnego psa. O, zapomniałabym tutaj o pięknych kwiatach. To są tutaj suchołuski, które mąż chciał, żebym posadziła. Ja je posiałam tutaj z nasion i rosną bardzo ładnie, ale oczywiście dzień pochmurny, więc zamknięte. I tutaj mam malwy białe, takie lekko różowe. I właśnie zamarzyłam sobie, aby tutaj dosadzić jeszcze malwy takie czerwone albo bordowe. Tu przy liliowcach posiałam sobie kosmos. I ten kosmos nawet rośnie, kwitnie. I bardzo ładnie kwitnie, ale też jest dzień pochmurny i też się wszystko pozamykało. I proszę spojrzeć, jaki mamy anysz, jaki wysoki. Tu jest chrzan, anysz ma ponad 2 metry. Na pewno. Jest bardzo, ale to bardzo wysoki. Krokosz barwierski. No i oczywiście słoneczniki. Symbol też lata. Krokosz wygląda bardzo ładnie. Ma kwiaty bardzo przyjemne, w takim ciepłym kolorze, żółtym, pomarańczowym, czerwonym. Tutaj też jest ogród warzywny. Państwo pamiętacie, że na tej rabacie wykopywałam niedawno czosnek i teraz posadziłam kapustę pekińską, którą miałam z rozsady, kalarepy i kalafiory. I proszę zobaczyć, jak tutaj pięknie rośnie. Oczywiście trzeba te łóżeczka cały czas podlewać, ponieważ jest bardzo sucho, a tutaj fasola i jasiek się spina. Pod orzechem włoskim, chociaż nie powinno, ale rosną tutaj maliny. Ja zazwyczaj pędy orzecha włoskiego przycinam od dołu i to dosyć mocno, ale w tym roku stało się tak, że na każdym pędzie są orzeszki, więc dlatego zostawiłam. No ale maliny też tutaj dzielnie się trzymają, owocują i zawsze tych malinek tutaj troszeczkę mamy. To są maliny lipcowe, bardzo stara odmiana. Aleja różana. Teraz aleja liliowcowa. Proszę zobaczyć, jak to bajecznie, przepięknie, kolorowo wygląda. Szał. Teraz po tym deszczyku wczorajszym liliowce wyraźnie nabrały takiego żywszego, zielonego koloru, ponieważ gdy jest sucho, to ich liście bardzo szybko robią się żółte, zasychają i nie są takie ładne. Przybierają kolor taki jasno-zielony, a jak jest właśnie wystarczająca ilość opadów czy wilgoci w ziemi, to wówczas ich liście są zielone, a to też jest ważne. Przepiękne. Pachną cudownie. Oglądałam taki program ogrodniczy angielski i bardzo mi się spodobała róża pnąca Banksia. Jakby ktoś z Państwa wiedział, gdzie taką różę kupić, bardzo proszę napiszcie w komentarzach, ponieważ ja przejrzałam różne sklepy internetowe, ale właśnie nigdzie tej róży nie znalazłam, a jest to róża przepiękna. Kwitnie w kolorze żółtym i ciekawostką tej róży jest to,
że kwitnie w maju. Zaczyna już dużo wcześniej kwitnąć, zanim zakwitnie wisteria i na tle jej fioletowych liści przepięknie wygląda. Dlatego właśnie upatrzyłam sobie róże Banksy i bardzo chętnie bym taką kupiła. Być może jest ktoś, kto ogląda nasz kanał Ogród Marzeń, kto ma szkółkę internetową z różami, więc bardzo proszę, napiszcie w komentarzach, chętnie sobie taką różę kupię. A tutaj ogród warzywny za liliowcami, rosną ziemniaki i też fasola jasiek. Z tyłu był bób, ale już bobu nie ma, zostały pędy, jeszcze ich nie usunęłam. I tam dalej jest cebula i kukurydza. No a później jeszcze maliny, no i oczywiście taki ogródek warzywny. I tak to, proszę Państwa, z tej strony tutaj wygląda nasz ogród.